Witam was, moi drodzy słuchacze. Dzisiaj będzie smutny filmik, a to dlaczego? To się już za chwilę dowiecie. Napisałem tekst, który wam zaraz przeczytam, oczywiście w wersji audiobooka. Zapraszam was, moi drodzy, do wysłuchania. Co u mnie słychać, to się już dowiecie za chwilę. Nie będę wam zdradzał, spoilerował i tym podobne. Zapraszam was do wysłuchania. Jeżeli ci się ten filmik nie spodoba, to pewnie wiesz, o co chodzi, ale trudno. Ja te filmy tworzę tylko dlatego, żeby wyrazić w tych filmach siebie samego. No niestety, komuś się te filmy nie podobają, dlatego dostaję łapkę w dół. Trudno się mówi, ale idzie się dalej. U mnie nic się nie zmieniło, mam złe samopoczucie, mam stany depresyjne, źle się czuję. Czuję się po prostu niechciany, niepotrzebny, może lubiany i nielubiany, nie wiadomo. Twierdzą, że mnie lubią, ale zobaczymy, na jak długo. Moi drodzy, w tym filmie dowiecie się, co jest ze mną nie tak. Bo nie zawsze jestem uśmiechnięty, pogodny i radosny i otwarty do ludzi. Od jakiegoś czasu czuję się taki zamknięty w sobie, wykluczony ze świata, społeczeństwa. Nie nagrywam filmików tak często, jak powinny być. No ale cóż, takie życie. Trzeba czasami uciec w cień, schować się do ciemnej szafy, żeby ludzie czasami zatęsknili za kimś, na kim tak naprawdę komuś zależy. Jeżeli komuś na mnie zależy, to niech się czasami do mnie odezwie, a nie unika tego kontaktu. Bo jak ktoś unika tego kontaktu, to potem ja unikam kontaktu. Nie chcę żyć w relacji toksycznej, jak to ostatnio z moją przyjaciółką stwierdziliśmy na filmie, że relacja toksyczna dla człowieka jest bardzo negatywna. Trzeba myśleć pozytywnie, ale co tu dużo mówić? Myślenie pozytywne nie zawsze idzie w parze z dobrym samopoczuciem psychicznym, bo zdrowie psychiczne w czasie pandemii koronawirusa jest na wagę złota i trzeba myśleć pozytywnie, a żeby móc się z kimś porozumieć, dogadać, porozmawiać tak szczerze, czasami ludzie nie mają ochoty ani chęci, albo po prostu unikają, bo są zabiegani. Nie mają chęci na rozmowy, bo mają swoje prywatne życie, ja to rozumiem. Ale moi drodzy, też czasami warto spojrzeć trochę na siebie, na to, że chcemy z kimś porozmawiać. Znajdźmy tą chwilę czasu, abyśmy porozmawiali, pogadali, bo jak nie rozmawiamy, no to niestety relacja znajomości, przyjaźni, związków się psuje. Ale cóż, moi drodzy, to tak pokrótce wam opowiedziałem, co dzisiaj będzie na filmie, ale moi drodzy, ja po prostu czuję się trochę taki osamotniony czuję się osamotniony, no może niechciany to tak za bardzo powiedziane, ale czuję się taki osamotniony odludek na wyspie mojej, którą sam sobie stworzyłem. Moja kreacja wyspy to jest taka, żeby siedzieć na wyspie i przemyśleć parę słów, ale powiem szczerze, że warto wyjść do ludzi, ale żeby ludzie też wiedzieli, co człowiek, czyli ja, mam do powiedzenia. Dlatego te filmy tworzę. A w dzisiejszym odcinku to chciałbym wam, niektórym osobom, podziękować za to, że są, a mianowicie dziękuję Mai M, Amelce, Weronice K oraz Adamowi Z oraz Nikoli S. I oczywiście dziękuję mojej cioci Eli, która wspiera mnie, choć wiem, że czasami sprawiam co niektórym problemy, ale no cóż. Nikt z nas nie jest idealny, także pozdrawiam serdecznie też panią Wiolę, Agatę, pana Tomka, no i panią Helenę. I dziękuję za miłe słowa, które te osoby mi dają, piszą, choć wiem, że czasami potrafię ranić,
gestem, czynem, słowem. Dlatego, moi drodzy, przepraszam was bardzo serdecznie za to, jaki tak naprawdę jestem. Bo przez moją chorobę, którą jest, jakby to powiedzieć, depresja i fobia społeczna, to czasami nie panuję, choć staram się panować nad tym, co robię, co mówię, co myślę. Ale no niestety, czasami człowiek ma wątpliwości, po co człowiek jest na tym świecie. I oto te moje wątpliwości są dlatego, że nie każdy jest z nas idealny, każdy ma wady i zalety. Pamiętajmy o tym, moi drodzy, że warto być szanowanym człowiekiem, a żeby się szanować, żeby inni nas szanowali, to powinniśmy szanować siebie samego, bo jak będziemy siebie szanować, to inni będą nas szanować. Także, moi drodzy, dziękuję za wsparcie i chciałbym powiedzieć, że takie pogadanki, luźne pogadanki bez scenariusza będą takie dla mnie otwarciem do rozmowy. I jeszcze powiem szczerze, fajnie mi się z Mają nagrywa, bo Maja jak ma coś do powiedzenia, to powie prosto z mostu i się nie krępuje. Także jeżeli byście chcieli vlogi z Mają, typu audiobooki, to zapraszam na mój kanał. Zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco. Zostawcie łapkę w górę, komentarz. No i życzę wam wszystkim miłego poranka, miłego wieczoru. I do usłyszenia w następnym audiobooku. No a teraz już na koniec moje sensowne przemyślenie. Zobaczycie, co sądzicie o tym. Witam was serdecznie, przychodzę do was z informacją, a raczej z wiadomością, iż nie najlepiej się dziś czuję i w ogóle. A to jest spowodowane nasileniem depresji i fobii społecznej. Czuję się, że jestem niepotrzebny, bo jak zauważyłem, że znajomi się odzywają wtedy do mnie, jak mają problem lub chcą po prostu zająć się sobą, żebym się nimi zajął, bo mają gdzieś innych. Inni znajomi mają wywalone we mnie, ja też mam wywalone w niektórych znajomych i nie chcę utrzymywać kontaktu z osobami, którzy zaburzają moją sferę psychiczną, jak i mój umysł obarczają swoimi problemami. Dlatego też postanowiłem uciąć kontakty, a to za sprawą pewnych przemyśleń, które uczyniłem, poczyniłem i żebyście domyśleli się, o co mi chodzi, zapraszam na kolejny, na poprzedni filmik o relacjach międzyludzkich. Powiem tak, ja czuję się traktowany jak przedmiot, który jest potrzebny, jak się coś dzieje, a jak coś się nie dzieje, to wtedy rzucają tym przedmiotem w kąt, czyli jakby to powiedzieć, rozwinąć tą myśl. Czuję się porzucony, bo jak się ludziom, moim znajomym coś się dzieje, to wtedy się odzywają do mnie, potrzebują mojej pomocy, porady, żeby się zwierzyć i tak dalej. Ale jak u nich się wszystko dzieje, wszystko ładnie, ładnie, pięknie, czyli wszystko jest na piątkę z plusem, dobrze się układa w relacjach międzyludzkich tam u znajomych, ale dlatego też jak ja potrzebuję pomocy, no niektórzy znajomi mają wywalone w to, ja to rozumiem, że niektórzy mogą nie mieć czasu, ale też potrzebuję czasami porozmawiać i tak dalej. Dlatego, moi drodzy, szanujmy siebie i szanujmy swój czas. Jeżeli nie masz czasu, to proszę do mnie nie pisać, że chcecie pogadać i tak dalej. Bo ja też sobie nie życzę, żeby ktoś do mnie pisał, jak ja na przykład coś robię w danej sytuacji, w danej chwili, to też nie mam czasu odpisywać. Dlatego też prosiłbym o zawracanie mi gitary swoimi problemami, bo ja też mam swoje życie, tak jak wy macie swoje życie. A ja teraz, wracając do tego tematu, chciałbym powiedzieć parę słów, dokończyć. Jeśli czujecie się w moim towarzystwie źle lub moja osoba wam sprawia problem, to okej, to nie ma problemu. To mogę siebie wyciszyć na Facebooku, się do was nie odzywać, albo po prostu się nie odzywać na telefonie, na SMS-ach i tym podobne. Także, żeby nie było problemów,
widzę, że po prostu ludzie czasami nie wiedzą, jak się w danej sytuacji zachować w moim otoczeniu, w moim otoczeniu przy mojej osobie, bo nie wiadomo, jak zareaguje na dane zachowania. To ja rozumiem. Ale też, moi drodzy, szanujmy siebie. Szanujcie, jeżeli wymagacie szacunku ode mnie dla was, to ja też wymagam od was szacunku do mojej osoby. Także oto tym przekazem chciałbym wam powiedzieć. Tyle mam wam do powiedzenia. Coś jeszcze chcecie się dowiedzieć, to prosiłbym o częstszy kontakt, czy to w realu, czy to na Facebooku, czy to na SMS-ach, czy to aby zadzwonić lub się spotkać. Dziękuję za uwagę i z poważaniem, Michał N. Jeżeli wam się ten audiobook podobał, to wiecie co robić. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Chciałbym wam tyle wam powiedzieć, co właśnie powiedziałem. Ale nie wiem, jak zareagujecie na ten filmik. Także zostawiam wam sekcję komentarzy do wypowiadania się na ten temat. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć i na razie.